mamy kolejny etap w produkcji ziemniaka. Etap jeden z ważniejszych, czyli ochrona przeciwko chwastom. I należy go tak wykonać, żeby go nie powtarzać. W tej chwili mąż pryska środkiem Arkadę w ilości 4 litrów na hektar przy wydatku cieczy 500 litrów. Dlaczego 500 litrów? Dlatego, że mamy bardzo sucho. W najbliższym czasie nie zapowiadają synoptycy żadnych deszczów. Arkadę złożone jest z dwóch substancji czynnych. Metrabuzyny i prosulfokarbu. Są to substancje, które bardzo dobrze działają zarówno przedwschodowo, jak i powschodowo. Przy czym należy pamiętać, że Arkadę trzeba stosować do wysokości 5 cm ziemniaka. A to bardzo łatwo przeoczyć, ponieważ ziemniak jak już wyjdzie, to rośnie bardzo szybko. Warto posłuchać konferencji ziemniaczanej prowadzonej przez panią dr Katarzynę Rębasz i przez pana Przemka. Jest parę odcinków, które moim zdaniem należy obejrzeć. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw i omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Po zasiewie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto z pola.